Witam Państwa wszystkich. Państwa, zacznę od takiej rzeczy, która nie nawiązuje bezpośrednio do tytułu wystąpienia i tematu. A zacznę od słowa Arystotelesa, który powiedział takie zdanie m.in. prawda i sprawiedliwość, nie mylić prawo i sprawiedliwość, są silniejsze aniżeli ich przeciwieństwa. Chciałbym, korzystając z tej okazji, podziękować za to zaproszenie, ale też chciałbym wszystkim tu obecnym i też nieobecnym podziękować za, i właśnie są ten cytat zaraz wracam, za wsparcie dla mnie sprzed półtora roku. Chciałbym Państwu wszystkim serdecznie podziękować. Jestem i pozostanę Waszym dłużnikiem. Chcę, żebyście o tym wiedzieli i ja będę po prostu też do końca swoich dni wiedział. Ale proszę Państwa, ja powiem tak, z całym szacunkiem na Pani doktor, my się znamy, cenimy, odwiedzaliśmy się. Ja mam jakby trochę inny światopogląd. 25 lat poświęciłem studiom nad racjonalizmem. Racjonalizm, proszę Państwa, to jest coś, czego w Polsce nie ma i nigdy nie było na to sprawę. Dwa tygodnie temu organizowałem taką ogólnopolską konferencję poświęconą czołowemu racjonaliście, jakim jest Leibniz. Teraz obchodzimy 300-lecie jego śmierci. To był geniusz, prawdopodobnie miał jakichś polskich przodków. Wszystko to wskazuje badania nawet antropologiczne, były Słowianinem. Leibniz miał kogoś, Tadakiewicz pisze, z Lubienieckich. Jego ojciec się pisał inaczej, Leibniz, to TZ to wskazuje na końcówkę słowiańską. Wszystkie monografie na ten temat to są zgodne. No właśnie, i mi jest bliski ta perspektywa racjonalistyczna. Jej w Polsce nigdy nie było. Ja polecam Państwu taką kapitalną rozmowę, taka książka, wywiad rzeka ze świętej pamięci Józefem Marią Bocheńskim. Między logiką a wiarą. I Paryż, taki pociotek, po prostu go pyta ten polityk, mówi, proszę Państwa, a dlaczego właściwie w Polsce do tego racjonalizmu nie było? No bo nie było. A on mówi, w odróżnieniu do Hiszpanii, Francji, Włoch, w Polsce, na terenie Polski, jezuici mieli najmniej do powiedzenia. Oni wprowadzali racjonalizm. Natomiast nasza mentalność, nasza religijność, nasza polityka jest, brzydkiego słowa, przeorana mentalnością franciszkańską. To jest takiego bicia się w piersi, przepraszania wszystkich. Proszę się zastanowić, czy tak nie jest. Moim zdaniem tak jest. To tak na zasadzie takiego wstępu. Proszę Państwa, ja się zastanawiałem, jaki tytuł tutaj zaproponować Państwu z Panem Witoldem Listowskim. Doszliśmy do wniosku, że trzeba wrócić do pewnej kwestii sprzed paru lat, bo ona nie tylko się nie zdeaktualizowała, ale być może jest bardziej aktualna dziś, dosłownie dziś, aniżeli była 5 lat temu, kiedy mówiłem o niej w Kędzierzynie. Otóż to jest kwestia prawdy. Święty Tomasz z Akwinu w pierwszym swoim takim młodzieńczym traktacie zaczyna cały ten traktat od słów, to płacinie brzmi parvus error in principio magnus est infine. Mały błąd na początku jest wielki na końcu. I ten traktat poświęca temu, żeby definiować podstawowe pojęcia i później całe życie się tego trzyma, co zostało na początku ustalone, ale do bólu jest precyzyjny, konkretny. Dlaczego o tym mówię? Proszę Państwa, ja mówię o tym, wspomniałem wczoraj na takim referacie, na konferencji teologicznej o Panu Siekierka we Wrocławiu. Otóż my mamy duży problem, ponieważ po prostu często powtarzamy pewne tezy, używamy pewnych pojęć i to jest pewne nieszczęście. Dlaczego? Dlatego, że my ich używamy często w znaczeniu albo w pewnej perspektywie, która została jakby nadana przez naszych, nazwijmy to, oponentów. Mówienie o pojednaniu, na przykład, bardzo popularne. Proszę Państwa, ja chciałbym zadać takie pytanie. Gdybyście zapytali kogoś na ulicy, wyszli, czego Pan albo Pani potrzebuje teraz? Ja śmiem twierdzić, że nie znaleźlibyście żadnego przechodnia, który by Wam powiedział pojednania z Ukrainą. Nie, no na miłość boską.
Proszę Państwa, no pojednanie to już jest sprawa nieaktualna. Pojednać to się mogli mordercy z niedoszłymi ofiarami. Ponieważ tych ofiar niedoszłych, które przeżyły te rzeczy, praktycznie już nie ma, temat jest zamknięty. Temat jest zamknięty. Nie ma takiej etyki, ja miałem okazję powiedzieć sekretarzowi Michalikowi to, nie za bardzo nam się dobrze rozmawiało, ale coś tam już do niego dotarło. Nie ma takiej etyki, która by pozwalała na to, aby ktoś, jakiś polityk, czy papież, czy biskup, czy rabin, czy sołtys, mógł komuś, zwłaszcza wbrew kogoś, przebaczać za coś, czego sam nie doznał jako zło. Nie ma takiej etyki. Ja to mówię jako profesor filozofii. Na co mi odpowiada sekretarz Michalika? A proszę pana, a czytał pan te słowa? Kto cię uderzył w policzek, nastaw mu drugi. Ja mówię, widzi ksiądz, ksiądz czyta, powtarza, ale nie rozumie tego, co czyta. On do mnie mówi, a on do mnie mówi, no to niech mnie pan oświeci. Ja mówię, bardzo proszę. Proszę pana, w moim wydaniu i w greckim wydaniu tam jest napisane, cię uderzył. Kto cię uderzył, policzek, nadstaw mu drugi, swój, nie czyjś. Proszę Państwa, to trzeba czytać i patrzeć, co jest na miłość boską napisane. Bóg nam po coś dał rozum, tak? Proszę Państwa, ja swojego promotora, wielkiego kresowiaka, świętej pamięci ojca Krąbca, zapytałem kiedyś, upadając u niego do mnie, proszę ojca, niech mi ojciec powie, dlaczego tak jest, że tylu durniów po prostu mamy w pewnej instytucji kościelnej, nie będę już tego wymieniał, takiej. A on mówi, a czemu się pan dziwi? Nie wiem, no dziwi, no przecież oni są biskupami, wszyscy tak. A on mówi, proszę pana, jeżeli pan będzie miał tutaj durnia przed sobą i założy mu sutannę albo jakiś inny, czy on przestanie być tym głupcem? Nie. I teraz, proszę Państwa, Kartezjusz znowu takie, zaczyna jeden z swoich tak najbardziej znanych tekstów rozmawia o metodzie, od takiego powiedzenia, że nic nie jest tak jakby sprawiedliwie rozdzielone ludziom, jak rozum pozorom. Mówi, nie zdarzyło się, żeby ktoś się uskarżał, że go ma mniej niż inni. I proszę Państwa, to trzeba z tego robić użytek. Trzeba z tego robić użytek. I proszę Państwa, taka potężna formacja w średniowieczu, jak scholastyka, ona miała przewodnie hasło sola ratione, czyli samym rozumem. Samym rozumem. Inne hasło, fides peres intellectum, wiara szukająca zrozumienia, rozumu. Rozumu. Nie słuchania jakichś bzdur po prostu, jakiegoś bełkotu, bo to jest bełkot po prostu, bo często, się bardzo często zdarza, z różnych, że tak powiem, stron do nas dociera, ale po prostu to korzystanie z rozumu jest naszym obowiązkiem. To jest nieprzyzwoite niekorzystanie z tego. No proszę Państwa, ja mówię tak o historii filozofii, ja się zajmuję historią filozofii, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. To nieszczęście, które my mamy do czynienia, te bzdury w rodzaju przebaczamy i prosimy o przebaczenie, ale per procura, czyli episkopat, z jakiej racji? Przecież to, że te wszystkie nieszczęścia, one się dzieją, stały po Soborze Watykańskim. Wtedy, kiedy księży przestaną uczyć logiki, nie ma czegoś takiego w seminarium jak logika teraz. Nie ma historii filozofii. Przecież, czy ktoś z Was zna, ile jest parafii, których księża potrafią zaśpiewać dobrze? Ile jest, którzy potrafią zagrać na organach? Przez oni różnych bzdur się uczą, jakieś ekumenizmy, inne brednie, a tam nikt nie umie ani zagrać, ani zaśpiewać. Ja się pytam, po co jest 6 lat studiów, kiedy oni nic nie umieją, nie potrafią. Przez oni umieją. Przez, czy ktoś z Was zna księdza, teraz absolwenta seminarium, który by znał łacinę, grekę, hebrajski? Żaden. A przecież w tych językach, co jest napisane, jest Pismo Święte, tak? Jest potężna tradycja zawarta. To jest dramat. My zostaliśmy nawet na poziomie religii wykorzenieni z naszej tradycji, już nie polskiej, ale w ogóle chrześcijańskiej. Więc ja, w mojej parafii kiedyś przyjechał taki
jedno franciszkanin i on się chwalił w ramach rekolekcji, że on miał kiedyś w seminarium filozofię i logikę, ale kompletnie nic z tego nie rozumiał i on się tym szczycił, że nic nie rozumiał i że niczego się nie nauczył. No, proszę Państwa, no, można, tylko po co? No ja powiem tak, że w mojej parafii pod wezwaniem no, wielkiego teologa, filozofa świętego Augustyna, taka scenka, to było 2 lata temu. Otóż, proszę Państwa, to jest takie poruszające, było kazanie, ludzie, chodźcie do kościoła, na jakieś rekolekcje chodźcie i tak dalej, później jeszcze jakieś tam dni skupienia i tak dalej, no, podniosła atmosfera, później młodzież wyrychtowana, jak to się mówi na Śląsku, przez tychże jest, tych franciszkanów, taka panienka, taka studentka, mówi, kochani, teraz są ogłoszenia studenckie i ja was wszystkich zapraszam na spotkanie z Dalai Lamą, który parę miesięcy wcześniej zapytany, jaki według niego jest najlepszy, najdoskonalszy system na świecie. Wiecie, co powiedział? Komunizm. Ale, dobra, proszę Państwa, prawda. Proszę Państwa, prawda. To jest podstawowe pojęcie. Wydaje się wszystkim być, jak to się mówi, zrozumiałe, znane. Z tym jest problem, nie do końca tak jest. Ja już mówię o, będę chciał mówić o aletofobii. Jeszcze tutaj czymś nie. Dziwne określenie, ja je utworzyłem, ono jest złożone z 2 słów. Aleteia greckiego i phobos strach. Aletofobia, czyli strach przed prawdą. Jeszcze przy okazji, jeszcze taki detal. Proszę Państwa, powszechny jest analfabetyzm we wszystkich mediach. Oni używają słowa na przykład co? Eurofobia. Albo homofobia. I to się tłumaczy, że to jest nienawiść do czegoś. Na miłość boską. Phobos po grecku znaczy strach, a nienawiść. Jeżeli mówimy o chrystofobii, to nie jest nienawiść do chrześcijaństwa, to ewentualnie jest strach do czegoś wobec chrześcijaństwa. Jeżeli się mówi o rusofobii, to nie jest nienawiść, ale strach ewentualnie. To jest poziom podstawowy, no po prostu, to jest dramat pewien. I te bzdury wszędzie po prostu się, to już na poziomie języka podstawowego, ci ludzie nie rozumieją słów, których używają. Wszyscy, bez wyjątku. To jest pewien dramat. Że zawsze przechodzimy do rzeczy. Aletofobia. Wszędzie mamy, no proszę Państwa, to tutaj pani doktor Kulicka mówiła, to co się działo przed Sejmem. No mamy strach przed prawdą. Czego ci ludzie się boją? Czy oni się boją, że będą jakieś bomby na nich spadać? Że będą rozrywani końmi, że będą, nie wiem, paleni żywcem. Nie. Oni się boją jednej rzeczy. Oni się boją prawdy. To, co było przed Sejmem, to jest absolutnie klasyczny, modelowy przykład strachu przed prawdą. Ja utworzyłem to pojęcie, ale to w ogóle z 2 powodów. Po pierwsze, ważną rzeczą jest użycie nazwanie pewnej rzeczy, właściwe nazwanie, użycie właściwej nazwy, bo to jest wskazanie jako ruch palcem w kierunku, czym jest coś, o czym mówimy. Po drugie, użycie właściwej nazwy ujawnia istotę tego, co jest nazywane. Ale to fobia to jest pewien afekt, pewien stan, w którym ktoś przebywa, bojąc się prawdy. Jedziemy dalej. Proszę Państwa, prawda. To można być paroletni wykład monograficzny, jeśli chodzi o historię filozofii. Ja tego nie będę robił nawet mikroskali, ale podstawowe 2 rozumienia prawdy, klasyczne. Pierwsze, które pochodzi od Platona. Platon mówi o aletei, króciutko. Tam są 2 słówka. Lete to jest niepamięć, to jest zapomnienie, to jest skrytość. Prawda po grecku to jest aletria. To słówko a jest negacją niepamięci, skrytości, ignorancji, czyli prawda to jest tyle, co jest jawność. To jest pamięć o czymś. Czyli powiedzieć prawdę po grecku, to by nam trzeba przetłumaczyć, ujawnić coś, co jest skryte. Mówić prawdę, to jest ujawnić to, co jest skryte. Mówimy na przykład, że jakiś dziennikarz śledczy ujawnił aferę. Czyli ujawnił coś, co było skryte. Czyli powiedział prawdę o czymś. I drugie rozumienie, klasyczne od Arystotelesa pochodzące, znamy je wszyscy ze szkoły. To jest zgodność myśli z rzeczywistością. To jest zgodność myśli z rzeczywistością. Czyli 2 rozumienia. Pierwsze, prawda jako jawność tego, co jest.
I fałszem, kłamstwem jest negacja tej jawności, skrywanie czegoś. Jak młodzież mówi, to jest dobre określenie, to tak jakby z Greki tłumaczyć, to jest ścieniać. Landkanej po grecku, to się mówi, ścieniać by było. Czyli ukrywać coś w ciemności, kłamać. I drugie rozumienie zgodności się z rzeczywistością. Teraz pytanie jest takie, czy proszę Państwa, czym jest strach? Skąd się bierze ten strach? Czy można go jakoś wyjaśnić, tak ogólnie? Czym jest strach? Otóż sam Aristoteles mówił króciutko, przytoczę. Przykrość i niepokój wywołany wyobrażeniem o grożącym nieszczęściu, które niesie zgubę. I teraz jaka przykrość, jaki niepokój? Otóż taki niepokój, taka przykrość, która może nastąpić natychmiast, niebawem. Dlaczego? Skąd się bierze w tym strachu? Skąd się bierze ten strach? I co w nim jest tak mocnego, że bywa tak gwałtowny ten strach? Otóż mówi tak, to jest obawa przed tym, że ujawnienie czegoś spowoduje okrycie się hańbą tego, który chce coś przed nami ukryć. I on podaje taki przykład, ale Aristoteles, proszę posłuchać. Przestępcę napawają lękiem ludzie świadomi dokonanego przez niego występu. Jeżeli teraz na Ukrainie jest taka gorączka w związku z uchwałą Senatu, to dlaczego? Dlatego, że Ukraińcy, część z nich, obawia się hańby, która albo spadnie na nich osobiście, jeżeli jeszcze są żyjący ci zbrodniarze, albo na całą nację, która uważa tych zbrodniarzy za swoich bohaterów. Prosta sprawa. Jeżeli dzisiaj państwo ukraińskie, jego podstawy są budowane w oparciu o tak zwaną narrację banderowską, to ujawnienie prawdy o tej formacji musi jak gdyby okryć hańbę tę formację i podważyć podstawy dzisiejszego państwa ukraińskiego. I teraz, krótko mówiąc, tutaj nie ma dobrej wiadomości. My, dążąc do prawdy, z konieczności wchodzimy w konfrontację z całą narracją ukraińską. Nie ma pojednania w tej sprawie, nie ma porozumienia. Albo, tak jak mówi Kierkegaard. Albo my, albo oni. Nie ma. Te perspektywy się całkowicie wykluczają. Bo albo się uważa za bohatera, tak jak uważa Poroszenko, Szuchewycza, tam, prawda, Diaczenkę, Banderę, za bohaterów, albo się ich po prostu odsłania jako zbrodniarzy. I tutaj nie ma, proszę Państwa, no nie możemy być naiwni, że coś się stanie na Ukrainie, że oni zmienią swój stosunek, albo że przyjmą nasze stanowisko, albo będzie nie rozmawiać. Nic się nie stanie, bo niby dlaczego miałoby się cokolwiek stać. Po prostu to jest po prostu sytuacja konfrontacji. I my nie możemy sami siebie oszukiwać, że po prostu coś się zmieni, nic się nie zmieni. My musimy po prostu konsekwentnie, logicznie, racjonalnie nasze stanowisko artykułować, rozwijać badania nad tym, co jest do przebadania, ujawniać to, co zostało skryte, to, co jest ukrywane i nic więcej i nie spodziewać się, że cokolwiek po drugiej stronie się zmieni, czy zmieni się po stronie Kaczyńskiego. Nic się nie zmieni. To trzeba być po prostu specjalistą. Jedziemy dalej. Kwestia 3, ale to fobia, o której mówimy, jest zjawiskiem racjonalnym. Przede wszystkim strach jest pewnym afektem, o którym się mówi, że one są po prostu irracjonalne. Otóż wydaje się, że ta aletofobia jest na wskroś racjonalna. Dlaczego? Dlatego, że ona ma zabezpieczyć wizerunkowo to tworzące się nowe państwo ukraińskie, tak zwane PR. W współczesnym świecie wizerunek jest czymś szalenie ważnym. Zwłaszcza w sytuacji, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Są całe instytucje, gigantyczne pieniądze się wydaje na to, żeby kreować wizerunek kraju za granicą.
No i teraz, proszę Państwa, no wyobraźcie sobie, żebyśmy zrobili łapankę we Francji, czy nie wiem, we Włoszech, tak po prostu z ulicy byśmy porwali jakichś obywateli i byśmy im pokazali, powiedzieli, pokazali, świadkowie by zrelacjonowali zbrodnie, których dokonali uchodźcy na Polakach. To byłby po prostu szok i niedowierzanie. I teraz chodzi o to, że tak samo ukraińskie elity, jak i część elit Polski chce uchronić świat, Zachód przed wiedzą o tym barbarzyństwie. I po prostu to, że taka była furia, bo to był powód, że tak powiem, moich kłopotów sprzed półtora roku, związana z publikacją książki o ludobójstwie ukraińskim na Polakach, to książki ta wyszła w języku obcym, czyli rosyjskim, to było spowodowane, to spowodowało tą furię. Nic innego. Ale ja mam tutaj dla tych, jeżeli tutaj ktoś służbowo jest, to złe informacje, bo po prostu robię wszystko, nawet wczoraj rozmawiałem z paroma osobami, żeby ta książka wyszła w innych językach. No nie ma, przepraszam, to troszkę jest chaotyczne, ale to o różnych rzeczach trzeba powiedzieć. Ja mam, powtarzam znajomym, taki mam obraz, który zmienił moje życie, jak chodziłem na filmie klasyczną. Obraz Cezara, który w wojnie galijskiej przechodzi przez Alpy, tam opisują, jak zamarzają jego żołnierze z zimna, umierają z głodu, są dziesiątkowani po prostu, padają te strzeliny i później schodzą z tych Alp już i dochodzą do Germanii. I pierwszą muszą sforsować rzekę. Budują łodzie i bez problemu przedostają się na tą drugą stronę. Ale to jest ziemia całkowicie im nieznana. Nie wiedzą, co będzie. Kiedy już wyszli na tą drugą stronę, kiedy sformowali znowu szyk, pierwszy rozkaz Cezara był jaki? Spalić łodzie. Nie ma odwrotu. Jeżeli już coś zaczynamy, musimy być przygotowani do tego, zanim coś robimy. Nie ma odwrotu. Nie ma. Po prostu nie ma odwrotu. Tutaj musimy sobie uzmysłowić. Nie mamy prawa oczekiwać, że coś się zmieni po drugiej stronie. Nic się nie zmieni. Chodzi o to, żebyśmy my się nie zmienić. I tutaj nie ma odwrotu. Jeżeli już coś się robi, to już trzeba robić do końca. Pomyślę, że ja dopiero ustanę w tym względzie, jeżeli to będzie po angielsku. I nawet wczoraj tak odpukać, prowadziłem rozmowy z osobą, która może w końcu coś tutaj mi pomóc w tym względzie. Realnie to naprawdę na dobrej uczelni amerykańskiej. Jednej z najlepszych. Zobaczymy. Opatrzność powodzi. Zobaczymy. Jedziemy dalej. Następna sprawa. Proszę Państwa, dlaczego antropologia jest racjonalnym zjawiskiem? Otóż chodzi o grę na czas. Kłamać będą tak długo i uporczywie, jak długo będą żyli ostatni świadkowie. To jest gra na czas. Oni chcą zyskać czas, żeby zrobić różne geszefty, żeby nas, przepraszam za wyrażenie takie kolokwialne, wpuścić w kanał, a później, no tak, no było, ale kogo to interesuje, to już tyle lat minęło, prawda? Tak będzie to tłumaczone. To jest gra na czas. To jest gra na czas. Idziemy dalej. Proszę Państwa, co jeszcze? Tutaj jest jeszcze jedna rzecz. Tu jest, ja nie chcę jakichś sloganów jakby tutaj głosić, ale jest coś, czego wszyscy doświadczamy. Jest coś, co nazywamy mocą prawdy. Ta prawda, ona sama z siebie wywołuje określone reakcje u najróżniejszych ludzi. Proszę Państwa, ja nie zasypiają czasami studenci, ja na ulicy czasami jestem zasypiany, ja rozmawiam z ludźmi starszymi, wszystkich, że tak powiem, generacji, wszystkich jakby z grup społecznych i z kimkolwiek rozmawiam, którzy cokolwiek wiedzą, oni mają taki sam pogląd w tej sprawie. To jest niesamowite. Powiedzmy, mam wśród przyjaciół księdza Tadeusza Zaleckiego, ale mam znajomych, którzy, to są znajomi, to jest jakaś, powiedzmy, nic więcej, ale ludzie, którzy tam, nie wiem, czczą 22 lipca też, prawda? Mam jakichś ludzi dziwnych, powiedzmy, jakichś starowierców wśród znajomych, prawda? Ale oni się pod tym względem, jeżeli chodzi o stosunek, pogląd w kwestiach kresowych, niczym nie różnią. To jest niesamowite. Proszę Państwa,
My, to jest moc prawdy, która po prostu, którą ci, którzy chcą ją zwalczyć, tę prawdę, oni mają tego świadomość. I teraz krótko, proszę, już nie będę przedłużał, nie będę was tutaj zanudzał. Co z tym się trzeba zrobić? No, w tym momencie przyjmuje się pewną taktykę, czy pewne formy taktyki, które mają ocalić tych, którzy budują te zręby banderowskiego państwa, tych, którzy próbują z tym banderowskim państwem wchodzić w jakieś sojusze. Te taktyki mają nie dopuścić z jednej strony do skompromitowania banderyzmu, tej ideologii, mają nie dopuścić do zakwestionowania sensowności dotychczasowej polityki wschodniej. Jakie to są taktyki, jakie to są środki? Parę słów zaraz powiem. Wszystko to, o czym mówimy, strach przed prawdą, negowanie tej prawdy, to w języku filozofii się nazywa nihilizmem. Po prostu znosi się realną różnicę między dobrem i złem, znosi się realną różnicę między prawdą i fałszem. Kiedy to się dokonuje, już wtedy można wszystko. I teraz wtedy dokonują się następujące działania. Jakie to są działania? Najbardziej proste, by nie powiedzieć prostackie działanie. Niedopuszczenie do bezpośredniego przekazu prawdy. No proszę Państwa, tutaj mam nadzieję, że ksiądz Zawierzy mi wybaczy, ale on sam od niego wie, od bardzo wielu osób. Ile razy było odwoływane audycje, programy w radiu, w telewizji z nim, bo był telefon z określonego ministerstwa, czy nawet kancelarii prezydenckiej. To jest zjawisko powszechne. Jeżeli już w ogóle nakazują jakiś program w telewizji, to jest gdzieś koło pierwszej, drugiej w nocy. To jest typowy przykład. Jedziemy dalej. Częściowy przekaz historyczny. Jeżeli już w ogóle coś mówią, to część. Moja ulubiona gazeta wyborcza kiedyś napisała, kiedy był rajd banderowców. Ukraińcy nie robią rajdu, by dokować Polakom. Stepana Banderę czczą za antysowieckość. No proszę Państwa, no, ja bym chciał przeczytać w tej gazecie, że na przykład jest rajd jakichś hitlerowców, jadą do Gierłoży i mówią, nie, to nie jest antypolskie. Oni go czczą za to, że był wegetarianinem. No to jest, proszę Państwa, no, można się w to bawić, ale no, bez przesady. Następna sprawa, bardziej subtelna, kłamstwo. Kłamstwo. Proszę Państwa, sednem kłamstwa, króciutko, jest to, co się nazywa po łacinie intentio falendi. To jest intencja wprowadzenia w błąd. To jest najszerzej pojęta kategoria, jeżeli chodzi o kłamstwo. I w błąd można wprowadzać w różny sposób. Najbardziej wyrafinowany i skuteczny sposób, to może Państwa zaskoczę, to nie jest mówienie nieprawdy. Nie. To jest milczenie, a dokładnie rzecz biorąc, przemilczenie prawdy. Jeżeli nie ma żadnego sygnału, żadnego komunikatu, nie ma problemu. To jest najgroźniejsza forma kłamstwa, przemilczenie. Niemcy używają takiego czasownika totschweigen, to znaczy zamilczeć na śmierć. Coś było totgeschwiegen, to coś zostało zamilczane na śmierć. I chwalić opatrzność, to się naszym wrogom nie udało. Tej prawdy o ludobójstwie na Wołyniu już się nie da zamilczeć na śmierć. Ona już wyszła. Już wyszła. Oczywiście próbuje się tu i ówdzie pewne rzeczy rugować, ale to nie może już być skuteczne. Jedziemy dalej. Proszę Państwa, tutaj powiedzmy sobie jeszcze forma kłamstwa, bardzo często występująca, my na nią rzadko zwracamy uwagę, to jest to, co nazywa się posłużenie się fałszywą nazwą. To są eufemizmy. Wzajemna tragedia. No proszę Państwa, tragedia to jest, przepraszam, no, jeżeli jest wycieczka, idzie w góry, w Tatry i lawina zabija kogoś, to jest tragedia. Natomiast zamordowanie 200 tysięcy ludzi to jest ludobójstwo. Albo mówi się o wojnie polsko-ukraińskiej, prawda? Albo o wzajemnych baśniach, albo na przykład taki francuski historyk używa określenia dzikie walki polsko-ukraińskie, prawda? No, to jest po prostu, to jest kłamstwo. To jest kłamstwo. No, nikt nie powie normalne o zdrowych zmysłach, o dzikich walkach, nie wiem, w Treblince, prawda? No, nikt normalny czegoś takiego nie żyje, ale pozwalają sobie w stosunku do Polaków. Jedziemy dalej. Proszę Państwa, bardzo groźną formą na poziomie akademickim, już kończę, nihilizmu i kłamstwa jest powszechne, proszę mi wierzyć, powszechne, zwłaszcza na uczelniach zachodnich, amerykańskich.
kwestionowanie pojęcia prawdy jako takiej. To nie, co jest prawdą, co jest nieprawdą, nie są dywagacje, ale w ogóle na Zachodzie najbardziej wpływowa formacja w humanistyce, czyli postmodernizm, kwestionuje pojęcie prawdy jako takiej. Proszę Państwa, ja kiedyś tam taką jakby sekretarz Normana Davisa sobie polemizowałem, bo on opublikował w internecie taki artykuł bodajże pod tytułem, to jest jego tytuł, nie istnieje prawda historyczna. Historyk. Proszę Państwa, mój ulubieniec taki z Ukrainy, Hrycak, Jarosław Hrycak, kiedyś go zapytałem na spotkaniu, mówię, panie profesorze, błagam, przebadajmy tą przeszłość, opiszmy ją, nazwijmy, potępmy i zamknijmy, i kierujmy się tylko jedną zasadą, prawdy historycznej. Hrycak, czołowy historyk ukraiński, mówi na spotkaniu otwartym, mówi, problem, drogi panie, polega na tym, że ja nie wierzę w coś takiego jak prawda historyczna. No ja go w przerwie zapytałem, mówię, proszę pana, to kim pan jest? Pan jest historykiem? A może pan jest mitomanem, mitologiem, bajkopisarzem, powieściopisarzem? No jeżeli historyk sam mówi, że nie wierzy w prawdę historyczną, no to jest tak po prostu, jest samobójstwo dla każdego historyka. To, że on może powiedzieć, że on ma problem z rozróżnianiem czy stwierdzeniem, co jest prawdą, no to każdy ma na takim czy innym etapie zawsze. Ale powiedzieć, że on nie wierzy w prawdę historyczną, no to już jest powiedzenie wprost, że się jest po prostu no nie wiem, jakimś kłamstwem, no bo inaczej tego nie można nazwać. Proszę Państwa, ja zakończę cytatem mojego ulubionego poety, który kresowiakiem, my bardzo rzadko się do niego przyznajemy, ale my powinniśmy go w tym szczęście eksponować. On nam zostawił, wielki kresowiak, wielki lwowiak, on nam zostawił przesłanie, które jest przesłaniem dla kolejnych pokoleń i ono po prostu się nie zmieni, w sensie jej mocy. Powiada, masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Bądź odważny, gdy rozum zawodzi. Bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. I nie przebaczaj zaiste, nie w Twojej mocy przebaczać. W imieniu tych, których zdradzono się. Dziękuję za uwagę.